Nie słuchaj tego nagrania podczas prowadzenia pojazdów lub operowania maszyn. Słuchaj tylko wtedy, gdy możesz w całkowitym bezpieczeństwie się zrelaksować i w 100% poświęcić się sobie. Nazywam się Mateusz Bajerski i jestem hipnoterapeutą. Witam Cię w tym nagraniu autohipnozy, które napisałem specjalnie dla Ciebie, aby uwolnić Cię od podświadomych blokad i lęków, które mogą przeszkadzać Ci w lepszym życiu, pełnym świadomości, zrozumienia, sukcesów i miłości. Aby jak najbardziej skorzystać z tej autohipnozy, zanim jeszcze zamkniesz oczy i zanim znajdziesz swój idealny stan relaksu, połóż się wygodnie i poświęć kilka chwil, świadomych chwil, aby pomyśleć o problemach, blokadach, przeszkodach i ograniczeniach, z których zdajesz sobie sprawę w obecnym momencie Twojego życia. Wszystkie te rzeczy, których nie możesz odpuścić, które blokują Twój rozwój i nie pozwalają Ci iść dalej. A teraz, myśląc o tym, kontynuuj spokojne oddychanie. Jednocześnie skupiając swoją uwagę na oddechu. W ten sposób kreujesz więcej wewnętrznej przestrzeni, którą będziesz spokojnie zwiedzać i akceptować wszelkie myśli i uczucia, które mają się pojawić. Pozwól, żeby Twój oddech był siłą napędową, rozszerzającą Twoją świadomość, uwalniając Cię od napięcia i pozwól, aby Twój oddech zaznał swój własny, naturalny rytm. Za kilka chwil przywołasz w swoim umyśle na bardzo podstawowym i bardzo kontrolowanym poziomie te kilka powodów lub własnych intencji, które przyciągnęły Cię do tej autohipnozy. A teraz pozwól prowadzić się przez mój głos. Zobacz to, co po uwolnieniu tego, czego chcesz się teraz pozbyć, spełnia się. Wszelkie nadzieje i marzenia realizują się. Mogą pojawiać się teraz w postaci obrazów, kształtów, myśli i uczuć. Widzisz to wszystko poprzez swoje wewnętrzne oczy. Gdy tylko zamkniesz oczy lub masz je już zamknięte, możesz mieć przebłyski lub zacząć wyobrażać sobie te ważne dla Ciebie rzeczy. Nieważne jak powierzchownie w tej początkowej fazie transu. Kontynuujmy tę poszerzającą Twoją wewnętrzną świadomość podróż. I teraz jest bardzo możliwe, że im bardziej się relaksujesz, tym lepiej się czujesz. I im lepiej się czujesz, to tym bardziej się relaksujesz. Możesz zauważać zmieniające się obrazy albo przebłyski
Możesz słyszeć dźwięki lub myśleć o przypadkowych rzeczach. Zauważasz zmieniające się odczucia, gdy twój świadomy umysł odpływa i oddala się w ciągu kilku najbliższych chwil. Wiedz, że to wszystko jest normalne i naturalne. Gdy wchodzisz głębiej w ten stan relaksacji i wizualizacji, ponieważ różne odczucia mogą się pojawiać, gdy wchodzisz w stan transu głębiej, relaksując się i oddychając. Jest możliwe, że ten problem czy blokada, z którym zainicjowaliśmy tę autohipnozę, może prowadzić bądź wskazywać, może nawet nie bezpośrednio, na inne problemy czy blokady. Niektóre z nich mogą wydawać się powiązane z tobą, a inne nie w pełni zrozumiałe. Zarówno twój świadomy umysł, jak i podświadomy otwierają się teraz przed tobą do dalszego zwiedzania. Relaksujesz się głębiej. Tak, aby nowe możliwości, zaskakujące możliwości, rozkwitały przed tobą i pozytywnie cię zaskakiwały. Za każdym razem, gdy pozwalasz sobie zrelaksować się jeszcze bardziej, daj sobie teraz chwilę czasu i pozwolenie, aby w pełni odkryć to, kim tak naprawdę jesteś. Czym jest to, co powoduje, że działasz? Skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz? Ponieważ ty pamiętasz, aby oddychać głębiej, naturalnie, kiedy się rozluźniasz i zagłębiasz. Wiesz, że jesteś w całkowitym bezpieczeństwie i masz całkowitą kontrolę. To ty dokonujesz wyboru, aby poruszać się z łatwością i zagłębiać bardziej i bardziej w ten stan transu. Jeżeli na tym naprawdę się zastanawiasz, to z chwili na chwilę, dnia na dzień, z tego uczucia wdychanego
i świadomie uwalnianego, wydychanego powietrza, nawet z Twojej lewej strony na prawo. Ty wiesz, ja wiem, że tak naprawdę jest nieskończona ilość sposobów, aby odpuścić i poddać się tej wewnętrznej podróży. To ważny czas, ważna chwila dla Ciebie. Wchodząc głębiej i zbliżając się do Twoich unikatowych, jedynych w swoim rodzaju, pozytywnych zmian w życiu. Poczuj je jako nowe możliwości, ujawniające się i rozwijające przed Tobą. Mogą to być proste rozwiązania, wyłaniające się przed Tobą jak ścieżki. Rozwijają się jak dywany stworzone z ziemi. Możesz zapytać swojego umysłu, swojej głębszej wyobraźni, by wskazała Ci wyraźnie te ścieżki pojawiające się przed Tobą i by delikatnie prowadziła Cię ich głąb. Rozejrzyj się dookoła. Możesz zobaczyć zielone łąki i kaskady kwiatów. Ponieważ jest ich tak wiele, tych interesujących ścieżek i szlaków, każda z nich jest dla Ciebie unikatową drogą do wnętrza, więc prędzej czy później poczujesz siebie płynąc staną Ci ścieżką, tą, która Cię w jakiś sposób przyciąga. I zauważasz, że podróż do wewnętrznego odkrycia jest dużo bardziej wyraźna właśnie na tym szlaku. I wiesz, że ta droga da Ci głębokie odczucie satysfakcji i nagrody, kiedy osiągniesz wiele pozytywnych rezultatów czekających na Ciebie. Zauważasz głęboki relaks Twojego ciała i niesamowite możliwości i dary tej spokojnej podróży. Idziesz dalej i relaksując się, nie możesz się doczekać, aby wyobrazić sobie siebie, przemieszczając się dalej tym rozświetlonym szlakiem. Mijasz bardzo żyzne ziemie, wspaniałe plony wyrastające po Twojej lewej i prawej stronie. I czujesz piękny, przyjemny zapach
dający ci spokój i wytchnienie. Zauważasz poranną rosę pokrywającą liście i wciągasz głęboko do płuc przyjemne, świeże, życiodajne powietrze. Czujesz na swojej skórze delikatną bryzę, która przesuwa się nad polami pięknych, dorodnych, gigantycznych dyn, szałwia, mięte i tymianek otaczają cię, kiedy cieszysz się z promieni słonecznych, muskających twoją skórę. To tak wspaniałe uczucie w końcu być w miejscu czystej natury, w czasie, przed czasem, gdzie słyszysz szmer strumieni dostarczających zdrową, błękitną wodę, która oczyszcza i uzdrawia. Pomaga ci wzrastać, dostarcza energii i z łatwością przywraca wszystko do harmonii. Przyjemna relaksacja, przyjemny głos i nawet wysoko nad tobą zauważasz pięknego, majestatycznego orła, podążającego równo z tobą, płynąc bez wysiłku w powietrzu, unosząc się. Bardzo ważna część ciebie czuje się niesamowicie związana z tym orłem, ponieważ część ciebie idzie, a część ciebie unosi się. Zauważasz, że odczucia i wrażenia są dość inne w tym stanie świadomości, ponieważ ty i orzeł w rzeczywistości jesteście tym samym. I zdajesz sobie sprawę z tego, jak to jest być nim. Czujesz teraz jego rozpostarte skrzydła, unoszące cię w powietrzu. Możesz zastanawiać się, czy kiedykolwiek wcześniej doświadczyłeś tak absolutnej wolności, jednocześnie idąc i lecąc z łatwością. Zmieniasz te dwa postrzegania i doświadczenia. Kiedy patrzysz z ziemi i patrzysz z nieba, zauważasz słońce, niebo i ziemię, stykające się razem w tym świecie, w którym jesteś. Harmonijne relacje. Ponieważ twoje stopy dotykają tej miękkiej ziemi, jednocześnie czujesz przesuwającą się energię z centrum ziemi do nieba. Kiedy teraz mówię bezpośrednio do ciebie, bezpośrednio do twojej podświadomości, zdajesz sobie sprawę,
że ta energia, którą czujesz, jest to prana. Inaczej, energia chi, harmonia. I jesteś jednością z nieskończonym źródłem. Jesteś po prostu życiem. Ta wibrująca energia, którą doświadczasz, przesuwa się wyżej przez twoje stopy i nogi, przesuwając się w subtelnym doznaniu spokoju, relaksacji, odblokowując twoje mięśnie i uwalniając twoje nerwy. Czujesz przyjemne mrowienie wspaniałej, mieniącej się energii, głębiej i głębiej. Twoja fizyczna część oddycha głęboko, wdychając czyste powietrze z łatwością, naturalnie, automatycznie. Energia Ziemi płynie dalej poprzez twoje ciało, uwalniając cię od wszelkich form napięcia, rozpuszczając zgromadzone wszystkie stresy poprzez twoje biodra, plecy, do ramion. Wszystkie fizyczne blokady, które tam były, po prostu odpadły, roztopiły się. Kiedy wydychasz, rozpuszczają się pozostałe napięcia i wchłaniane są przez naturę dookoła ciebie. Widzisz kolor wydychanego powietrza, który zmienia się z mlecznie szarego na przeźroczysty. Wiesz, że uwalniasz wszelkie blokady z wnętrza twojego ciała. Z każdym wdechem wciągasz czyste powietrze. Bo wiesz, że twoje ciało naturalnie wybiera, aby uwolnić wszelkie toksyny i negatywne energie. A ta przestrzeń jest idealnym miejscem, aby całkowicie się oczyścić dzięki starożytnej, uzdrawiającej energii natury. Wszystko, co się odradza, jest nowe. I gdy kontynuujesz swoją podświadomą podróż przez ten niesamowity świat, zwracasz uwagę na słońce, które zachodzi tylko po to, aby za chwilę wznieść się znowu. Ponieważ znajdujesz się poza czasem, możesz dostrzec zmieniające się pory roku i poruszające się gwiazdy i galaktyki nad tobą. Obracają się, zmieniają w naturalny sposób, przechodząc swe cykle w ciągu dni i nocy. Zauważasz rośliny rosnące coraz bardziej i bardziej z każdym wschodem i zachodem słońca.
Drzewa rozrastają się, stają się silniejsze i zdrowsze. Strumienie i rzeki płyną głębiej i stają się dłuższe. I wiesz, że kiedy tylko na to zezwolisz, każde nasionko Twojego własnego rozwoju, Twojej wewnętrznej zmiany zostanie tutaj zasiane, ponieważ te świadome wybory, które dokonujesz, odbijają się potężnie wewnątrz Ciebie, głębiej i głębiej. Teraz włóż rękę do kieszeni i zauważ, że wyciągasz pełną garść delikatnie wibrujących złotych i srebrnych nasion. To są nasiona Twojego własnego umysłu. Głębokie intencje, pragnienia i potrzeby, autentyczne, pozytywne powody, by rozwijać się i rozrastać jako osoba. Zbierasz je teraz rozsiać, więc podejdź do najbardziej żyznego pola. Ta ziemia z niecierpliwością oczekuje, aby przyjąć te niesamowicie potężne nasiona. Ziemia zaakceptuje je pod każdym względem i pozwoli wspaniale rozrosnąć się na najgłębszych podświadomych poziomach, zapewniając Ci sukces i rozwój. Twoja pewność siebie jedynie wzmacnia poczucie spokoju i charyzmy, zapewniając Cię, że w tej chwili możesz zasiać te nasiona dla Twojego szczęścia, radości i zaradności. Możesz w końcu uwolnić wszelkie Twoje zdolności, aby otrzymać nieskończoną obfitość. I ta część Ciebie, która patrzy na to wszystko poza miejsce i czasem, sprawia, że w momencie, gdy tylko nasionko dotknie ziemi, natychmiast zaczyna rozrastać się i rosnąć piękny, kolorowy, nowy gatunek ziół, kwiatów i drzew. Całkowicie nowe rośliny, takie, których nigdy nie widziano, mienią się we wszystkich kolorach, poruszają się i rosną we wszelkie formy, wyrażając Twoje najgłębsze pragnienia i oczekiwania. Ukorzeniają się bardziej i odnajdują swój prawdziwy cel istnienia. I każdy nowy gatunek roślin jest dowodem na indywidualny stan Twojej podświadomej istoty, naturalny rozwój Twojego umysłu i samoekspresji, tej głębszej części Ciebie, która już wie, jak na stałe przepisać i przeprogramować Twoje ja ze wszystkimi pozytywnymi intencjami.
Właśnie ta część budzi się teraz do życia. Z taką łatwością, jak ty wdychasz i wydychasz powietrze. Relaksujesz się głębiej. I po chwili poczuj, jak zmieniasz się bardziej i bardziej. Coraz bardziej w tego orła lecącego wysoko na niebie, szybując na prądach ciepłego powietrza. Czujesz, jak twoje stopy odrywają się od ziemi. A ty doświadczasz siebie, lecąc w kierunku gigantycznej góry, która znajduje się daleko przed tobą. Wznosisz się wyżej i wyżej, ponad pola, ziemię, wszystko dookoła. Oddala się dalej i dalej. Rozpościerasz teraz swoje skrzydła najszerzej, jak to tylko możliwe. Przelatujesz, przecinając wodospad, płynącą kaskadę tęczowo-kolorowej wody, gdzie miliony iskier kolorowych kropli wody opadają na twoje ciało. Jak niesamowity pokaz świetlny cały ten czas, oczyszczając twoje skrzydła, uspokajając twoją istotę do samego źródła. Poświęć ten czas, aby rozkoszować się falą upadającej na ciebie tęczowej energii. Wiesz, że woda oczyszcza, uwalnia, odczepia resztki starych odczuć, programów, napięć. I czujesz, że twoje wnętrze jest coraz bardziej i bardziej wyzwolone. Podczas gdy ta energia wodospadu oczyszcza cię, począwszy od czubka twojej głowy, poprzez czoło, twarz, oczyszcza gardło, szyję, klatkę piersiową, oczyszcza plecy, biodra, uwalniając i usuwając wszelkie blokady, które stanowiły kiedyś część ciebie. Oczyszczają się uda, łydki i stopy. Ta wspaniała energia wody głęboko oczyszcza i uwalnia cię, a ty czujesz się wspaniale, młodo. I nawet na poziomie komórkowym zachodzą pozytywne zmiany. Przywracasz się do naturalnego stanu istnienia. Przelatujesz całkowicie przez ten wspaniały wodospad oczyszczającej energii. I doświadczasz siebie ponownie, w swojej ludzkiej formie, stawiając krok w ogromnej jaskini. Chodzisz głębiej i głębiej, aż do samego serca tej ogromnej góry. Z każdym krokiem czujesz się coraz lepiej,
całości, jedności i bezpieczeństwie. Czujesz ciepłe podłoże pod stopami. Poświęć teraz chwilę, aby się rozejrzeć. Badasz. Odkrywasz tę egzotyczną, sekretną jaskinię. Twoje prywatne sanktuarium, które w tym samym czasie wydaje ci się tak dobrze znane i tak osobiste, ponieważ wiesz, że ta jaskinia jest głęboką reprezentacją twojego podświadomego ja. W tej jaskini znajdują się wszystkie energie, wszystkie pomysły twojego najgłębszego umysłu. A ściany tej jaskini pokryte są nieskończoną ilością korzeni, przypominające korzenie drzew. Niesamowity system połączonych ze sobą gałęzi i liści, które prowadzą do centrum jaskini, w którym znajduje się gigantyczne niebiańskie drzewo. Cała ta wielka góra opiera się na koronie tego drzewa, a niezliczone gałęzie wznoszą się wysoko. Wyczuwasz i wiesz, że z łatwością możesz znaleźć połączenie tych wszystkich gałęzi i korzeni prowadzących do twoich osobistych przeżyć i doświadczeń. Rozglądasz się po jaskini i widzisz korzenie odpowiadające aspektom twojego obecnego życia. Niektóre z nich odpowiadają twojej przeszłości, a niektóre prowadzą w przyszłość. Przyglądasz się bardziej i zauważasz płynącą w korzeniach biało-srebrną energię, płynącą powoli. Ten srebrno-biały płyn życia przepływa przez wszystkie korzenie. To twoja własna, wewnętrzna energia. To twoje myśli, twoje uczucia, doznania, wszystkie twoje doświadczenia, twoje marzenia i intencje są teraz tutaj. Widzisz je, badasz i poznajesz w twoim prywatnym sanktuarium, widzianym tylko przez twoje wewnętrzne oczy. Kiedy dotykasz teraz spokojnie niektórych korzeni, czujesz, że są ciepłe, niektóre nawet gorące, a inne chłodne, a nawet zimne. I zauważasz, że większość energii przepływa z łatwością przez te korzenie. Srebrno-biały płyn przekazuje energię i zasoby do tego wspaniałego drzewa w centrum jaskini. Ta energia płynie w jasnym celu, z czystą intencją. Jednakże zauważasz, że są też rejony, gdzie energia nie przepływa tak jak powinna. Korzenie są zbyt wąskie, zablokowane. Te rejony wydają się ciemniejsze, zimne, a korzenie są powyginane i pokrzywione. Energia nie ma jak płynąć dalej.
te rejony właśnie potrzebują Twojej uwagi. Więc poświęć teraz chwilę, aby zadbać o Twoje sanktuarium. I z uwagą wybierz te obszary, które teraz chcesz uzdrowić, zmienić. Bo wiesz, że możesz zrobić to z łatwością. Bez wysiłku znajdujesz, które korzenie wymagają najwięcej uwagi. Mogą one odpowiadać za Twoje relacje z innymi, za karierę, bogactwo, zdrowie fizyczne i inne. Wybierasz teraz te, które chcesz naprawić. Odblokowując przepływ tej energii, zwiększasz pewność siebie, samoocenę, wiarę we własne możliwości, inteligencję, zdolność koncentracji i nauki. Zapytaj siebie, jak wszystkie te aspekty wyglądają w obecnej chwili. Możesz zauważyć również błyszczące korzenie prowadzące do aspektu duchowego. Najjaśniejsze prowadzą do Twojego serca i autentycznej duszy. Do każdej części, do każdego spektrum tego, kim naprawdę jesteś. Ponieważ w końcu czujesz, że masz tę niesamowitą możliwość, aby podjąć się bezpośrednio działania, bo wiesz, że teraz możesz dokonać wszelkich napraw i potrzebnych zmian. Możesz poszerzyć, wzmocnić i przebudować wszystkie połączenia prowadzące do drzewa w centrum jaskini. W tym momencie tworzysz swoją przyszłość. Tą przyszłość, której tak głęboko pragniesz. Przejmujesz teraz kontrolę. Odblokowujesz przepływ energii. Przebudowywujesz układ korzeni, jednocześnie lecząc i naprawiając dawne zablokowane połączenia. Przychodzi Ci to z taką łatwością, jak tylko dotknięcie dłonią miejsca, które wymaga uzdrowienia. I cokolwiek zrobisz, widzisz, jak te korzenie się naprawiają, jaśnieją i zaczynają pulsować wspaniałą energię. Rozświetlają się promieniującym światłem, mocą i przestrzenią. Na nowo przepływa przez nie srebrno-biała energia życia, rozszerzając wszelkie aspekty Twojej indywidualności. Kierując się zawsze ku niebieskiemu drzewu na środku jaskini, drzewo rozrasta się teraz bardziej i bardziej ku nieskończonym przestrzeniom. Teraz zapraszam Cię, aby ponownie sprawdzić, czy wszystkie korzenie i gałęzie zostały uzdrowione. Jeśli zauważysz jeszcze coś, co wymaga naprawy, to dokonaj odpowiednich zmian. A za chwilę
gdy mój głos do ciebie powróci, zrelaksujesz się jeszcze bardziej z każdym moim słowem. Czując się niesamowicie dobrze, w pełni satysfakcji, głębokiego, podświadomego uwolnienia i uzdrowienia wszystkich blokad, by teraz dokonywać pozytywnych wyborów, rozwijać się i rosnąć. To czynisz, ponieważ właśnie w tej chwili uwalniasz się od wszelkich podświadomych blokad i lęków. A teraz, kiedy mój głos wraca do ciebie, odnajdujesz siebie w bardzo głębokim relaksie. Tak głęboko, że twój podświadomy umysł jest w stanie akceptować wszystko i poszerzać się poza jakiekolwiek granice. Bo na bazie wszystkich potężnych zmian, które już zostały dokonane w przeciągu najbliższych dni i nocy, tygodni, zauważasz, że twoja podświadomość z łatwością przynosi ci coraz więcej zrozumienia, pozytywnych zmian, nowo odkrytego spokoju, świadomości i wiedzy w każdej chwili twojego życia. Gdy jesteś w pracy, gdy jesteś ze znajomymi lub gdziekolwiek indziej, czujesz się i zachowujesz w sposób kompletnej harmonii, równowagi i całości. Ponieważ ta autohipnoza była dla ciebie ogromnym sukcesem i zauważasz, że czujesz się lepiej, wyglądasz lepiej, brzmisz lepiej, myślisz spokojniej i bardziej przejrzyście. We wszystkich aspektach jesteś na drodze pozytywnego życia, w jedności i całości z twoim wyższym ja. Przejmujesz kontrolę nad życiem, które jest twoje. Czujesz ekscytację nowego powołania i nowych, zdrowych intencji. Nowego życia, całkowicie wolnego od wewnętrznych blokad. Ponieważ właśnie teraz udowadniasz sobie to, że jesteś w stanie z łatwością dokonywać ważnych i ostatecznych i pozytywnych zmian w twoim życiu. We własnym tempie pozwól wszystkim twoim myślom, pomysłom, wizualizacjom, aby spokojnie opadły, pozostawiając twój umysł wolnym i czystym. Kontynuuj spokojny odpoczynek, odpływając w odświeżający, regenerujący i spokojny sen. Twoje głębsze, naturalne procesy są coraz bardziej gotowe na wprowadzenie cię w piękne, uzdrawiające sny. I teraz przechodzisz w spokojny i głęboki, naturalny sen. Zapadasz się głębiej i życzę ci cudownego odpoczynku. I mój głos zostawia cię już. I życzę ci idealnego życia, zdrowia
i snu.